Jest pierwsza w nocy. Ja właśnie montowałem vloga i wracam do przyczepy, bo tam miałem strefę Wi-Fi. I zobaczcie, tutaj mam tą lampę, czy nie wiem jak to nazwać, to urządzenie do chyba łapania komarów. Tak to świeci w nocy. Chciałem wam to pokazać, bo to jest ciekawe. Witajcie w nowym dniu. Właśnie wracam po samochód, bo wczoraj jak o pierwszej skończyłem montowanie vloga, no to pan nie chciał mnie wpuścić na pole, bo była cisza nocna i już tutaj nie można było jeździć, więc teraz muszę gibać po samochód. Trochę jest to słabe, że na tym polu są dwa miejsca, gdzie jest Wi-Fi. Tutaj przy barze, przy basenie. Ale to Wi-Fi wyłączają na noc, więc jak tylko bar jest zamykany, to ktoś po prostu wyciąga chyba wtyczkę z routera i internet się traci. A druga strefa Wi-Fi jest tam przy recepcji. Mówiliście, że we Francji internet jest przy McDonaldzie szybki i przy KFC, ale próbowałem i nie da się tak łatwo podjechać z przyczepą kempingową pod KFC czy pod McDonald's i stać tam 3 godzin, żeby załadować odcinek, więc nie jeździmy w te miejsca. Po prostu ładujemy tam, gdzie mamy internet. No i druga strefa Wi-Fi jest w tym miejscu. Internet bardzo słabiutki, więc wczoraj myślałem, że załaduję nowy odcinek, ale się tylko 25% załadowało, więc musiałem anulować. Tutaj sobie stałem samochodem w tym miejscu, ale potem pan mi nie chciał otworzyć szlabanów i nie wjechałem, więc auto mam teraz tu. Jestem z powrotem. Dzisiaj odjeżdżamy z tego pola, mamy dosyć mrówek, ale nie odjeżdżamy z tego miasta. Chcemy jeszcze tutaj jeden dzień zostać, żeby zobaczyć sobie miasteczko właśnie i jeszcze plażę. Dzień dobry, Kasia. Dzień dobry. Pakujemy. Nie widać cię, bo jest za ciemno w przyczepie. Dzień dobry. Teraz zakładam rowery i chcę wam powiedzieć, że zrobiliśmy 2800 km już i niektóre tutaj śruby w bagażniku się luzują, dlatego warto co jakiś czas je po prostu podokręcać, bo można zgubić jakąś śrubę, tak? Jak pamiętacie, tą zgubiłem już po ilu? Nie wiem, po 800 km. Ta trytytka jeszcze tutaj jest. Nie kupiłem tej śruby, ale chodzi o to, że warto sobie co jakiś czas sprawdzić te wszystkie właśnie mocowania. Przed wyjazdem Kasia jeszcze dojada. Tak, jest 11, a my nie jemy śniadanie. Tak, bo chcieliśmy zjeść na nowym miejscu, ale niestety. Oddałem właśnie przejściówkę w recepcji, ale dzieci zauważyły plac zabaw, no poprosiły mnie, żebyśmy tu przyszli. Pokażcie ten domek, ale fajny. Wow, jaki fajny! Szymuś płacze, bo też chce przyjść. Dobrze. O, Szymuś! Ja tu domek! Zobaczcie na niebo. No powiem wam, że pecha mieliśmy na tym polu, bo przyjechaliśmy, to prawie 2 dni lało, a teraz jak odjeżdżamy z powodu mrówek, bo już mamy dosyć, to po prostu pogoda się zrobiła fajna i... O. No ale co zrobić? Czasem tak jest, że trzeba się pogodzić z tym. Dzień dobry, czy tu jest dobra restauracja? Tak, nie ma, są sami. Okej, jest rodzica. I skupą. Dobra, widzę kubki. Stanęliśmy sobie przy bagnach i tutaj zdjąłem rowery i będziemy po prostu stąd jechać tam do miasta i sobie wszystko zwiedzać. Nawet te bagna sobie pozwiedzamy może, jak się uda, jak będą dobre drogi. Wózek podłączony do rowera, Kasi rower też gotowy, także zjemy tylko owoce i jedziemy. Przygody Tomka Sawyera, część 5. Jedziemy. Jedziemy na bagna. My potwory z bagien.
zaraz jedziemy do flamingu, bo są bardzo blisko. Podniosę kamerę. Może coś zobaczycie. To są flamingi. 20 metrów od nas. Zobaczcie, jakie fajne. W słońcu wyglądają o wiele piękniej. Szkoda, że dzisiaj drona nie puściłem, a może jeszcze się uda. Konik? Nie, to nie są kupy konika, tylko ślady konika. Ale fajnie tutaj. Woda jest tutaj czyściutka. Wczoraj jak padało, to była taka mętna, ale jak już opadło wszystko, to jest fajna, czyściutka. Zastanawiamy się z Kasią, czy to jest słodka woda, czy słona morska. I kolejna wycieczka konna, która idzie na bagna podwiedzać sobie dzikie konie i flamingi. Ciekawe, ile to kosztuje. Sprawdzimy. Idziemy do centrum i mijamy taki parking dla kamperów. Ale recepcja jest tam, więc nie wiemy, ile to kosztuje. Później może się uda zobaczyć. Na razie jedziemy. Wow, 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 z tym wózkiem dał radę. Pojedziemy, zobaczymy. Może dzisiaj tutaj będziemy nocować. Tutaj jest serwis dla kamperów. Ale nikogo tutaj nie widzę. Zobaczcie, tutaj mam ograniczenie dla samochodów osobowych. A tutaj jest taki wjazd dla kamperów. Nikogo tutaj nie ma. Coś jest tutaj napisane, ale nie rozumiemy za bardzo. Może kogoś podpytamy na polu. Nocleg na tym parkingu kosztuje 13 euro. I tutaj przychodzi pan i kasuje po prostu. Ale raczej przyczepą tutaj nie można, bo widzimy, że nikt tutaj nie stoi. A tak co zrozumieliśmy po francusku, to pan powiedział, że jest tutaj niemożliwe z przyczepą. Także 13 euro za taki parking. Tutaj jest cała tabliczka, więc mamy 13 euro za 24 godziny. Camping Caravaning Interdit. Nie wiemy, co to znaczy. I teraz tłumaczę goglem. Tłumaczy gogle mam taki. Zaznacz cały tekst, no i zobaczymy, co to znaczy. Coś ta aplikacja mi robi balona. A zobaczymy samo interdit, co znaczy. Interdit zabroniony. Czyli chyba chodzi o naszą przyczepę, że przyczepami nie można. Tak podejrzewamy, więc dobra, będziemy gdzieś indziej spać. Aha. A, przekreślona przyczepa i pisało interdict. Aha, no to nie możemy. Ogólnie miasteczko jest całe na biało zrobione, więc jest tak przyjemnie tutaj, tak morsko. To jest główna uliczka tego miasta. Jest tu dużo restauracji. Ale jak widać, jeszcze sezonu nie ma. Tutaj jest taki kościół, gdzie można wejść na jego dach. Cały nasz zestaw przypiąłem do słupa. Wygląda to bardzo nieprofesjonalnie, ale cóż, idziemy zwiedzać. Wchodzimy do kościoła. Kolejka. Kolejka. Jest kasa biletowa? Nie. To za darmo? Chyba tak. Nie można jeść, pić i piesków. I dzieci. Niestety zostajecie. Nie. Żartowałem. Muszę na chwilę, tak? Tutaj pod ołtarzem jest drugie pomieszczenie i się schodzi schodami. Zobaczymy, co tam jest. Taka jakby krypta. Tu jest ta słynna Maryjka z tego miejsca, poubierana w różne takie, nie wiem, jak to nazwać, takie suknie. Jakieś wyjście, żeby sobie oddychnąć świeżym powietrzem.
ale są kraty. Idziemy jeszcze na ołtarz. Zawsze chciałem poczuć się jak ksiądz. Właśnie kupiliśmy bilety na wejście na dach tego kościoła. 6 euro za dwie osoby, 3 euro za osobę dorosłą. Dzieci do 6 lat za darmo, także dzieci u nas nie zapłaciły nic. Jak tam, Ania? Wysoko, nie? Chodzi mi, że wysokie stopnie, nie? I już dochodzimy pomału. Mamie, ja będę zbierać kuleczki. Jakieś kuleczki tu dzieci znalazły. Kasia mi, a ja jej. Ale jaja. Idziemy. O, jesteśmy. I Ania już się wspina. Proszę Państwa, oto dach betonowy, albo nie betonowy, tylko z kamienia, po którym można chodzić. Hop, siup. Jak tam, Ania? Fajowo, nie? Widoki przepiękne. Czuję się jak na kominie w Głogowie. Też taka krata była. I ludzie na dole. Wiecie, co jest najgorsze w tym wszystkim? Że kiedy już jesteśmy tutaj na górze, Ania woła siku. I schodzimy na dół. Ale tu stromo. Co? Gdzie ty siedzisz? Na oknie. O, cię kręcę. Wow, jesteśmy na wolności. Jeszcze schody jakieś. Tutaj można sobie kupić siodło do konia. 400 euro. Albo takie. 750 albo... A, przecena. 450. No i tutaj widać, jak miejscowo jest znana z flamingów. Można kupić maskotki flamingi z byków czarnych i z białych koni. Także do wyboru do koloru. Te są fajne. Szymek chce konika, a Nadia chce flaminga. Małe maskotki kosztują 7 euro, a duże 15 prawie. Dziewczynki wybrały sobie po flamingu za 6 euro każdy. A Szymon i Szymuś ma konika. Cieszysz się, Szymek? Super, idziemy zapłacić. Kogo teraz dziubiemy? Jesteśmy w pięknej restauracji. Tak, to trzymaj mój telefon. Pani nam przyniosła oliwki i pojemnik na pestki i wybieramy sobie jedzonko. Szymuś dostał lizaka, merci. Cóż za zaskoczenie, pani przyniosła jakieś tutaj ślimaki. Będę musiał je zjeść. Ja nie znam francuskiego, więc wziąłem pierwsze lepsze, co było. A Kasia zna, bo pisało krewet, więc krewetki dostała. A dla dzieci mamy takie coś.
specjalne menu, wyszukane smaki, czyli jak to się nazywa? Kotleciki mielone? Nuggetsy. Nuggetsy i frytki. Dostałem jeszcze winko, choć nie zamawiałem, ale jest pyszne. Powiem wam, że smakiem przypomina śledzia w occie. To bym porównał do tego. To, co ja wziąłem, to się nazywa, tak, nie umiem czytać, za 15,90. A Kasia wzięła krewetki za 7,90. 6 sztuk. 6 sztuk. Nie chciałaś 12? Hmm. Za dużo dla Kasi. Chodźcie. Test mikrofonu, ponieważ już mi po raz czwarty spadła kamera. I nasz rachunek za jedzonko wyszedł 42,70 euro. I rozbiłem namiot na plaży, moja rodzinka do mnie właśnie dochodzi. Ja tutaj przybyłem pierwszy, tak idę sobie plażą, idę. No i książka leżała po prostu w tym, w piasku. Ja mówię, no ja lubię czytać książki, myślałem, że jakaś może polska, po polsku coś będzie. I tak przewróciłem, zobaczyć co tam jest. A tam było 5 euro. Ja to jestem szczęściarz. Wiecie, że znalazłem 5 euro w książce? Książka jest? No książka jakaś chyba po francusku i 5 euro. 20 zł, ale my mamy szczęście, nie Kasia? No już mamy 45 euro znalezione na tym wyjeździe naszym. Chyba o kąpaniu dzisiaj zapomnimy. Chcecie się kąpać dzisiaj? Tutaj jest dużo takich muszelek różnych. Połamanych, niepołamanych. Można coś ciekawego znaleźć. Ja tam idę się kąpać, nie ma co. Szymek, ty nie! Nie masz stroju! Tutaj dla dzieci jest super, bo jest bardzo płytko. Pewnie mnie źle słyszycie, bo mam wodoszczelną obudowę, ale musicie mi wybaczyć. Będę mówił blisko kamery. Dopiero mam do pasa, a jestem gdzieś 30 metrów od brzegu. Super! Ło, jaka fala! Niesamowite! Ja się wykąpałem. Woda cieplutka przez to, że jest tak płytko. Dzieci robią babki przepiękne. Zobaczcie, co one tutaj wymyślają. A Szymuś też miał szczęście, bo wiecie co znalazł? 50 centów. Także nasza rodzina to ma szczęście. Za niedługo nam się ten wyjazd zwróci. Chodźcie, zobaczcie, kogoś zakopali. Ręka kogoś. A kogo to jest ręka? Nie wiem.
troszeczkę mroczne. Nie wiem, coś w sobie ma to miasteczko takiego tajemniczego. Zobaczcie, Nadia znalazła kraby. Są właśnie tam, na skalę. Idę po sitko i będziemy je łapać. Proszę, mój loczku, łap te kraby. Uciekły. Poczekaj, daj na. Czekaj, jakbyś mi dała, to bym złapał ci kraba. Mogę? I w końcu złapaliśmy kraba. Nie było to łatwe, ale taki malutki wyszedł na skałę i się udało. Zobaczcie, jakie fajne. Idzie sobie. Już. Nie ucieknie. Czekaj, ja go tutaj spłoszę na dół, żeby ci nie uciekł. Fajny. Ania się cieszy. Cieszy się, Ania? Tak. Super, nie? Wyszedł. Wyszedł gdzie? Wyszedł, no jest, no. Super. Pokaż. Chcecie go na rączkę wziąć? Nie. Jest tak. Super. Zobacz, ja mam go na ręce. Tutaj ucieka. Chodźcie na rączkę, Ania. Ania ma kraba. Nadia, chcesz kraba? Weź go sobie. Trochę nam się ubrudził w piasku, bo nam zleciał. Ale jest przecudowny. Oj, uciekł. Gdzie on jest? Tu. Ach, tu. Kto chce go na rączkę? Szymuś, chcesz? Tak. Ja. I znowu go mamy. Nadinka teraz. Nadinka ma na ręce. Kraba. Podłóż rączkę, Ania. Proszę, tata. Tata, proszę. No nie bój się, on jest malutki. On nie gryzie. Dlaczego? To jest malutki. Teraz będziemy kraba wypuszczać do morza. Ania go wypuści. Pa, pa, krabiku. O, zniknął w otchłaniach. Nie, tu jest jeszcze. Zobacz, jak się... Nie bój się, Ania. I jest tutaj. Dobrze, ja wypuszczę. Tutaj sobie żył, w tych cichych wodach. Proszę, krabiku, idź sobie do swoich braci. Pa, pa. Żegnamy się z miastem Santes Maries de la Mer i lecimy dalej w kierunku Barcelony. Pomalutku. Jeszcze trzeba dzieci spakować. No, jak na złość słonko teraz wyszło, a my jedziemy. Dzieci nas namówiły jeszcze na plac zabaw, więc bawimy się tutaj. Dobrze. Ach, ten Szymuś. Już drugi raz w ciągu 5 minut. Pokaż, Szymuś, kolanka, co ci się stało przed chwilą. Zobaczcie. Kolanka, zdrapane. Biedak. Każdy to przechodził, my też z mamusią. Szymuś kieruje statkiem.